Siema, siemaneczko, postanowiłem zamontować kanał, a kanałem jest kanał metalowy. Chociaż wybrałem metalowy, a nie plastikowy. Chodzi o przepustowość, znaczy ile tam powietrza się zmieści, ogólnie o to chodzi. Im więcej powietrza, tym lepiej, naprawdę. Nie, bo w wejściu będzie kratkę widać, więc kratka musi być za domem. Za domem, znaczy w ten sposób poprowadziłem. Tu mamy takie kolano. W ten sposób poprowadziłem, ponieważ to będzie parapet, to będzie pod parapetem i to będzie mniej widoczne. No i wiecie, o co chodzi, nie? Łączenie na taśmę, cyk, pach. Ile tu będzie wystawało? Po zalaniu równo z tym powinno wystawać. Tak, będzie trzeba trochę tu odkuć. Ułożyć opaskę, zacisnąć i tyle. No co zrobisz? Nie będę płacił nie wiadomo ile pieniędzy, żeby tę rurę przedłużać. To głupota jest. Czy w kanale będzie woda? Tak, owszem, będzie woda. O, tu jest, trzeba będzie woda. Wiadomo, powietrze. W powietrzu jest wilgoć, jest woda, więc będzie woda. Niektórzy mówią, żeby tę część unieść i żeby poprowadzić ze spadkiem w tamtym kierunku. Czy warto w tamtym kierunku prowadzić spadek? Owszem, warto. Tu podłożę jakieś deseczki i tam będzie poprowadzone, ale i tak mi ta woda nie spłynie z tego, ponieważ prawilnie robiąc otwór wentylacyjny o 40 cm nad ziemię powinien być, ponieważ piasek to nawiewa, to robaki skaczą i tak dalej, wiecie, oświadczę, o te sprawy chodzi. Tylko co czytałem w internecie oczywiście, nie biorę to z głowy. Dlatego jest stosowany taki literka Z, żeby to podwyższyć. Jeżeli tu ma woda, skrapla się, to w tym miejscu będzie stała woda, nie? I tak ona wyparuje, ponieważ no, powietrze się nagrzewa, nie? Zima się nie nagrzewa. Ale mniejsza o to, no. Nie wiem, jaki to sens ma prowadzić, że literka Z i to was. Spadek wody robić, tak dalej, to jest normalnie dla mnie. To jest bez sensu. Co piszą w internecie, no. I tak to ma być wszystko szczelne, i tak. Ale ten kominek będzie odpalony raz na, nie wiem, rok. Ale dobra, działam. Tutaj paczka została przysłana. Jeden jest uszkodzony. Ale i tak musiałem jeden zamówić, tak. Ponieważ musimy wystawać trochę styropianu. Ale i tak można było tam naciągnąć tą stronę. I trzy dychy w plecy, nie? To ten też trzy dychy, ten cztery dychy. I raptem mam 150 zł w plecy. No i tutaj dojdą te dwa też niepotrzebne. Tamte będą potrzebne. I też się odbierało 200 zł w plecy. Łanie poszli, co? 200 zł w plecy. No a co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no.